Witam wszystkich z tej strony Tola, witam was w Dead by Daylight, ale dziś tak nietypowo z gościem, jest ze mną Piotrek. Dzień dobry! Tak, jest Piotr ze mną, stwierdziliśmy, że razem coś nagramy. Piotrek co prawda chwilowo nie nagrywa, ale powiedział, że to, że nie nagrywa, to nie znaczy, że nie może ze mną nagrać, z czego bardzo się cieszę. Pewnie, że tak. Tak, także zobaczymy, jak nam razem pójdzie. Dawno razem nie graliśmy, co? No, to już ponad rok. No, ponad rok. Ale kiedyś graliśmy też prywatnie, tak, no nie? W sumie tak. Myśmy zawsze grali razem w tak, DBD. No, to prawda. No. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. Zresztą troszeczkę się pozmieniało w tej grze, nie ukrywajmy, nie? No tak. Zagraliśmy sobie taki rozgrywkowy i tak, no. No. Wszystko wina randomów, słuchajcie. To, taka to prawda. Prawda, tak. Bo randomy są złe. Randomy się rozłączają, randomy się puszczają z haków. Tak. No. No. Także na randomach niestety nie da się polegać. Nie da się, to prawda. No jeszcze tylko tak dodam, że jakby coś, to my mamy z Piotkiem kontakt cały czas. O, po prostu. Tak, żeby nie tak. było jakichś tam dziwnych komentarzy. I tak nie, tak. Że tak, bo żeby już nie było czegoś takiego, że nagle po tym, jak ja sobie się kanał, to nagle nagrywam, nagle mam... Tak, właśnie! Nie, my kontakt mamy cały czas tak. praktycznie. Tak. I no. Także tylko zresztą tak gościa mówię, mi pomogła w ostatnich miesiącach, to co muszę ci podziękować bardzo. No, nie ma za co. Jest, jest. Mhm. No. Tylko tak mówię, żeby nie było jakieś głupie, że o, a co, wy znowu ten, coś tam wiecie. Nie. Znaczy, mamy nadzieję, że wam się taki odcinek spodoba, dlatego właśnie. Że szczerze mówiąc, z Gosią się bardzo fajnie gra w DBD i Gosia jest dobra w DBD, zwłaszcza, bardzo że wbiła pierwszą rangę już. No tak. Co prawda, oboje mieliśmy przerwę od DBD. Tak. Mało gram w sumie, nie? To już nie to co kiedyś, ale... No... I no jest Gideon, nie? Wiadomo, no odcinek musi być Gideon. Jak żeśmy modliliśmy się po prostu, żeby nie było Gideonu. O, o! Gideon... I wiesz kto jest na Gideonie? Świnia. Nie? Lepiej. Mm. Tak? Pielęgniara. No nie, no to pewnie ona dała. Pewnie. A była mapa, bo nie zwróciłam. Wiesz, ja też nie, tak się zagadałem? Ja też nie. Ale bardzo możliwe. No to powiem ci, że mamy pozamiatane. No. Można to temy robić, bo możemy mieć Noeda. No właśnie, tak się rozglądam, wiesz? Ja akurat robię jeden. Idę ale tutaj już usłyszę do... i... Nie! Boże, nie jestem pierwsza! Ja jestem pierwszy! A ja nie nagrywam, patrz! No, to aż dziwne! Zawsze była klątwa. Tak, tak. No patrz, co za... Ale ma lagi. O. No, odrobinkę takie małe ma. On co zrobi, koleżanka? Na razie by to robiła tutaj. No czekaj, staram się ją zgubić. W sumie no nie mamy jakichś wysokich rank, także no. Tylko, że nawet no. to jest Gideon i Nurska, no to ona sobie będzie latać góra-dół. To prawda. A my nie będziemy wiedzieć, gdzie ona jest, nie? No, ja nie grałem praktycznie, tak szczerze mówiąc, od stycznia, jak wbiłem tą pierwszą rangę. I teraz mam 14. Aha. No ale miałeś pierwszą rangę, więc wiesz, no to no, zrobiłem się, moi drogi. No. Nie, gonić tak uznałem, że wbiję. Słucham? Nie, już nie. A, to co ma? Uznałem, że chcę mieć tą pierwszą rangę, chcę mieć to osiągnięcie, bo to tam. Tylko raz, więcej nie chcę, dlatego że gracze na pierwszych rangach są po prostu okropni. No, mordercy też. Tak. Sami chociaż wiesz co, gracze chyba gorsi, dlatego że każdy tylko dba o siebie. Mhm. Ja pamiętam, jak miałam pierwsze rangi, to po prostu co drugi mecz to był camper i to najczęściej był ten. O, siema! Siema! Uleczysz mnie? Tak, uleczę cię, tylko nie wiem, czy to był dobry pomysł, że zrobiliśmy to. Ona tu idzie, ona tu idzie. No właśnie, to uciekaj. Mam lepszy zmysł, więc ją widzę. Okej, okay. No. Chodź. Bo nie chciałam, żeby ciebie... Nie widzę cię? Aaa, no. Uciekaj! Aż no tak, pójdę nie. tu piwni jeszcze, no. Nie, idzie za mną. Ale Lipton. Ej, co tu się podziało z tą ścianą? Nie wiem. Bo... No, Gosia, ty sądzisz, że jakiś random po mnie przyjdzie w momencie, kiedy ona tutaj jest? Zresztą random... Patrz, jeden sobie robi gena, drugi sobie robi gena. Co ty robisz? Nie! No chciałam pobiec, ale ona jakoś tak... Jakoś krótkiego tego stuna miała w ogóle. Mam? Jeszcze raz? Krótkiego stuna miała jakiegoś. Po tym, jak no, trafiła. No. Nawet nie zdążyłam się ruszyć za bardzo. Może jakiś perk ma, albo coś. Będziemy razem w piwni, no. No.
Ja, i nas zdejmą od razu, słuchaj, nic się nie ma. Jak zjednoczenie, to zjednoczenie, nie? Ej, ty, aż ona klękła, ta Megan moja w ogóle, lol. Co to się dzieje? A ty masz ją na prestiżu w ogóle? Megan? Mhm. Tak, na trzecim. Mm. Nie, tak wolę zapytać, bo masz ten kostium taki kupiony. Mhm. Ja do czarnej nie kupowałem jeszcze. Znaczy, chyba coś mam, ale pewnie nie jestem. Jak były te zaodłamki z jednego eventu chyba halloweenowego, to wolałem wziąć Dwighta. Dwight miał dużo lepszy kostium. Aha. Bo nie, on miał ten, wiesz, ten monokl taki. A, tak. A on fajny jest. Mhm. Czekaj, czy ona leci, po ciebie leci, dobra. Tak, przyszła, tylko że ja ją słyszę cały czas tutaj, wiesz? Nie, ona jest do góry. Tak? O, mhm. Dobra. No tak właśnie z nim mierzy. Aha, aha. Ty właśnie od razu do piwni. Czaisz? No tak, no. To tak można? No a jak? No przecież to Potodurski wybrał tę mapę. No really? Ale nawet do piwni? No tak. Ale chamstwo. Dobrze, że mam wiedzę botaniczną. Nie skacz! Zwiedzaj. Do szafki się schował, ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Goni mnie, dobra. Gorzej jak ma dziewica. Jakkolwiek, to brzmi. Aha. Za się wiesz, tą żelazną. Aha, aha. Wiem, wiem, spokojnie. Ale dobra, nie leci za mną. A on chyba się skitrał w tej szafce faktycznie i żyje. A wiesz, że szafy często ratują tak tyłek? O nie, jak ja wbijam do pierwszą rangę, to co chwila po prostu szafa, 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 szafa. Ale też udało mi się troszeczkę nabyć takiej umiejętności wtapiania się w tło. Aha. Aha. Ty wiesz, ja nawet nie zauważyłem, że ja mam fioletową skrzynkę. O kurczę. Co ty? No. No co ty? No, jakoś tak pan. Nie mówiłam już tak, jakoś widzisz. No, przy tobie zaczęło. Nie tak często w każdym razie jak kiedyś. Kiedyś to. Kiedyś to po prostu co chwilę. No, co tak. Ty? Ale to wiesz, to nie było jakoś. Celowo czy coś, tylko tak miałam, nie wiesz? Wiem, tak, o, wiem, pewnie. Jakieś swoje te, dobra. Zgubiłam ją, patrz... tam widzę, ktoś robi gena, to idą. Że na nagranie akurat się koty uspokoiły, nie? Odpukać, żeby się przypadkiem no, zaczęły. O, ty tu nie kracz lepiej. Aha, słyszę ją. Jest na dole, goni Jake'a. Właśnie, a op! Ja właśnie powiedziałem, że mam Jake'a. W sensie, że... A, ona jest tutaj, o kurde. Jak ona mnie znalazła? Ale czułeś się? Wiesz, nie, nawet śladów nie zostawiłem, po prostu kucałem w miejscu i to byłem tak za narożnikiem takim skampiony. Ej, ona jest tutaj za moimi plecami w ogóle. Chyba... Zostawiła mnie chyba. Ej, co tu się dzieje? A nie, tu przyszli do tego gena, zamiast robić to się kitrają. No ja nie, możecie robić, róbcie. No robię. Ona mnie goni. Czy jesteście na górze, czy na dole? Na dole. Ups. A tamta się kitra dalej. Jednak więź to jest naprawdę bardzo dobry perk. Ja się już... Gdzie ty jesteś? Kawałek dalej. Widzę. A ja myślałam, że to już to jest w ogóle, bo jakby... Tak nie. Wyglądało jakbyś się ten... Nie mam. A od kogo jest DS w ogóle? Od dziadka chyba, nie? Nie, od Lori. A, od Lori. A, widzisz. O-o. Dobra, nie wiem, czy ja Lori mam w ogóle, wiesz? Nie masz Lori? O-o. Chyba nie. Ja nie wszystkie dodatki mam. Dwóch nie mam. Co ona tak dziwnie? Co ona robi? Bo ja my jeszcze nie mam. Ej! Plaza przyszła. Nie, ona mnie goniła, tylko że wiesz co, jakoś tak się zaklinowałyśmy obydwie. Jedna w drugi. Ale chyba cię zdejmą, co? No, Jake tutaj się na mnie zanęca, tutaj właśnie. Zanęca się? No czy wiesz, tak, wiesz, przymierza. Aha. Dziękuję. Chodź mnie ulecz. No, ona mnie goni, także... W ogóle on się nazywa Gira. Tak, Gosia, do piwni! Świetny pomysł! Prawie tam biegłam. Gdzie mam iść? A, do Gena, do Gena? Nie obejdzie mnie czasem? Nie. Zostawiam ale ona taka tylko. Jest... Tak, byłoby miło, bo dobra. Ja mam adrenalinę. Dobra, spoko, ja mam skrzynkę już... No. O! Super! Ja mam skrzynkę! Ledwo złapałem tylko, nie?
To się nazywa Świetnie. kalkulatoret. No. O nie. No i wiedziałam, że Manoeda, mówiłam. No. Kurczę, tylko jeden zniszczyłam. Już sobie poszukam, może tutaj gdzieś jest. Ja Czasami przybranie bramę. Się lubi tutaj pojawiać, okej. Okay. To może ja też otworzę. Nie, no. Ja poszukam, jak to otwierasz. A jesteś na dole czy do góry? No jak na dole? Na bramę mogę otwierać na dole. Aha, ale ten, bo pewnie będzie na dole, no, bo zazwyczaj tak jest. A wiesz, że ci widziałem? Widziałem tylko jeden totem, niezapalony zresztą. Ale on się teraz dopiero zapalił, nie? Jeśli to będzie ten, który widziałem, to będzie na mnie. No tam jest. Nia! Ty, znaczy, Meganka, szukaj totema. A nie. Znaczy będzie na dole. A czaisz, że ona się kampi koło mnie? Ja otwieram bramę, ona tutaj... Co, uciekasz? Ty... Uciekła! Co ty gadasz? Co za... Ej, no dlatego nie lubimy randomów. Właśnie dlatego. Kurczę, no. Ona tam jest, no. Jest, ona kampi to... tak trochę. A tutaj nie ma przy tym? Patrzyłeś? Patrzyłem, właśnie. Będzie na dole, na bank. Ale nie wiem, czy... O, o! Ciągnęłaś ją? No. Ja go mogę odciągnąć, ona ma Noeda. Nie, dawaj Piotrek, bo to nie ma sensu. O ile mi się uda uciec? On się puścił zresztą. Nie, skończyła mu się krew. Aha. No ale to bez sensu, bo... No. Dobra, jest exit. Dawaj. Patrz normalnie, co my jesteśmy zarąbiści, nie? Patrz. Zobacz, no. Oho, już się tepie. No. Pięknie. No, udało się. Tak myślałam, że ma Noeda, kurde, no. Poświęciliśmy, znaczy, kurczę, ja bym zdjął tego gościa, tylko no. gdybyśmy widzieli, gdzie jest Noed. Ale każdy, kto tam pójdzie i go zdejmie, to zginie, no, taka prawda, no, no. Bo jest Noed, tak, więc no, no cóż. A no, na pewno był na dole. Tak. Tak. No. Żeby, wiesz, znaleźć, to w ogóle masakra. Ale nie ukrywajmy, że nie była ta dobra nurska, bo tyle razy Lorna nie trafiła, to pff. No. Więc nie ma się Rusek. Czycić. Rusek, no tak, no, patrz. Rusek. Faktycznie. No nic, spróbujemy jeszcze jeden meczek, zobaczymy. Mm-hmm. Dobra, słuchajcie, mamy drugie lobby, mamy kurczę nie. Tak, tak dobrze, nie. Chineczka. Gosia włączyła nagrywanie. Bogu dzięki. Tak. I tu gadamy sobie z Piotkiem i ja mówię, ty przecież ja nagrywam drugi mecz. Wow. A my tu sobie gadamy o jakichś głupotach. No. Zobaczymy, co nam się wylosuje tym razem. Jaki morderca i jaka mapa. No, byłoby fajnie, gdyby Norski nie było. Jednak. No. Bo wiesz... Ja bym chętnie właśnie zagrał na Haddonfield, tak jak żeśmy gadali wcześniej. Mhm. Też spoko, też lubię, no. Tylko nie bagna. No. No. To jest tak. I dostęp takie myślałem. Tylko nie bagna, tylko nie Gideon, tak. Tylko nie złomowisko, tak. Tylko nie to. Może tylko być szpital. Szkole. Ja szpital lubię. Ja też lubię szpital. Tylko bez doktorka. Bardzo fajny klimat jest. No, no. Doktorek ma akurat... I Frediego. Nienawidzę. I Majersa tam też średnio. Wiesz, czasami ja mam tak, że robię sobie gena spokojnie. Zresztą ty wiesz, jak to jest. Mm-hmm. Odwracasz się, tak. Bo nie słyszysz, tak się rozglądasz i nagle patrzysz... O-o! Przecież pamiętasz moje krzyki. Pamiętam. Zawsze tak wystraszyłam. Jak ten, jak gdzieś mnie zeszła. Czy świnia właśnie, czy majesz, czy coś. Po prostu masakra, nie? No. Do tej pory tak mam, no. O, ale wiesz, jak się szybko ładuje? No. Strasznie szybko. A mi się mapa nie załadowała, widzą? Nie. Tak. Często no mam takie bugi właśnie, że nie ma płotu czasami. Mhm. Po prostu można wyjść. W sensie, tak. Nie wyjdziesz, tylko ten. No to ja tak właśnie miałam. Tu jest jakiś gen. W ogóle, Gosia, ty grałaś w tutorial? W sensie w samouczek w TBD? Mhm. Grałaś? Mhm. Tam jest dużo lepsza grafika niż na serwerach, w sensie jak się gra. Tak? Mhm. Nie zwróciłam uwagi, niepokojąca obecność jest. Znaczy dlatego, że możliwe, że serwery by nie ociągnęły takiej grafiki, jaka jest na grze lokalnej po prostu, myślę. O no, trapper! O nie. Chociaż z dwójka złego lepszy trapper czekaj, niż bo ten. On chyba goni tamtą, spokojnie, nie denerwuj się. Cappuccino, no. Dobra. Cześć! No cześć, ja tutaj obok robiłam gena w sumie z nią. A, to zaraz pójdziemy. Mhm. A gdzie ona leży? O. Blisko tu, no. Ale ma małe test umiejętności. Ale jest trapper! Kurde. Trzeba będzie uważać pod nogi. No ja wpadam w każdą pułapkę przecież. No, serio.
Ja przypomnę też, nie zagrywałam, wpadłam w jedną. Idzie tu. Tak, wyszłam i po prostu kawałek dalej wpadłam w kolejną, nie? Mhm. No, takie mam zdolności. Czy położył koniec pułapkę? Wiesz co, pewnie tak. Nie chyba. No to dziwne. O, zdjęła się? No, ej, what? Co to było? To wiesz co, ja pójdę do tego gena, którego robiłeś. Tam był obok, gdzie ona wisiała, wiesz? Aha, okej. Okay, nie, no dobra. Stój, kobieto, gdzie ty biegniesz normalnie na drugi koniec? Ja cię chcę uleczyć, sierota. Jakby to! Ej, no zobaczcie, dobra, no biegnę teraz stanęłaś, ty jesteś po prostu nienormalna. Gonię ją przez pół mapy, żeby ją uleczyć. A, okej, okay, dobra, trafiłem na ten, na zupełnie inną postać w ogóle. Co za... ja nie wiem. No te randomy czasami są takie nieumyślne, to też jest brak komunikacji. No tak, to prawda, ale no, żeby lecieć przez pół mapy, no bez przesady. Ja to się za... znaczy ja też... tak... No i wiedziałam, nie? No przecież... Po co patrzeć pod nogi? Idę. Też ona ci powinna wyjąć z tej pułapki. Nie, ona jest daleko, ona poszła w drugi koniec. No patrz, no. No to świetnie. No patrz. To przyszedłeś. A, jest! No a ja teraz, nie? Teraz jak to przyszedł... O, czekaj! Kurde! No nie, no. Jeszcze mam DS-a. Może będzie do ciebie chyba. Chyba cię widział. Idzie, tak, idzie. Czekajcie, jeszcze muszę odczołgać, bo tu jest hak. A tamta wisi w ogóle. A tamta poszła w... Nie powiem gdzie. Na kapucienę. Kurde. No dobra. Wierzę. Proszę, skup się. W ogóle to kapucienę mi się kojarzy trochę z takim... Ej, no przecież on ma niepokojącą obecność i ten DS jest na milimetr, nie? Tak, bo test umiejętności na silniki też jest bardzo ten mały. Mały, ale DS to jest na milimetr. No dobra, na dwa. No bo, 2 milimetry może ma, nawet nie. DS jest tak ciężko trafić bardzo. W ogóle jeden gen jest zrobiony, co nie? Dobrze, chyba, że to kapucjenę może coś robi, wiesz? Jedna się leczy. To ja. Aha. Jedna po biegnę. Mnie biegnie, jedna dopiero teraz zaczęła gena, no nie? No to ja biegnę. Inka po mnie biegnie. No patrz. No. Znowu 1500 zabrałem. Ale on już tu jest. Kamper. Albo tunelarz. To ja zaraz znowu wpadnę w pułapkę jak nic. Ale patrz jak synchronicznie wtedy się udało. On mnie tu widzi? Widzi mnie! What the fuck? Dlaczego? Ej, to jest piwnia! No nie. Kurde. Taka porażka. Ej, on jakoś, bo on jakoś tak dziwnie szedł, wiesz. Nie wiem. Ale w sensie? Że no szybko? Nie wiem, jakoś tak bokiem. I szybko też. A wiesz, że ja czasami tak mam, że podczas meczu Mayer stańczy tego, moonwalka. No jeszcze trochę Chinkę dajesz. Ej, no kurde. Dwa razy ją ten. Ale próbowała chociaż. No, próbowała, to fakt. To się szanuje. Tak. Jest... Ona tam jest koło ciebie? No jest na górze, ale on pewnie gdzieś tu pułapkę stawia. Bo wiesz co, już ma ponad połowę gena. Co to jest takie czerwone? Aha. Co? Okej. Okay. Jakiś czerwony jego perk mi się pojawił. Taki, że głowa złapana. No to jest niepokojąca obecność. A. Okej. Okay. No on tu jest, nie? Bo ja go słyszę cały czas. A tamta na górze jakieś dziwne tańce odstawia. Kółeczka. Wiesz co, może ja spróbuję go odciągnąć, wiesz? Przyszedł do mnie. Nie, no ją go nie widzę. A nie, dobra, bo... Aha, to jest aż tak blisko. Patrz, i stoi. Stoi? Nie zdąża. No nie. Kurczę, przepraszam. No co ty, daj spokój. Ona tutaj czekaj. Jakieś dziwne takie, wiesz... Nie! Kurde, miałem zdejmowanie! Nie wierzę! Przed całym końcem, nie? No ja nie wierzę, a ja sobie myślę, dobra, będę bohaterem! No już ty widziałam przecież! Nie wierzę, bo ta Inka się tu z nim ganiała na górze, no daj spokój! I wiesz, i on tutaj też był cały czas, no nie? Mhm. No, ale spokój, w ogóle macie to. A rangę chociaż masz zero? A nie wiem, teraz nie patrzyłam, to tam ranga, to wiesz. Mnie nie zależy. Jak już tam... No mnie też już nie. Ja też zresztą nawet lepiej jak się ma wysoką, temu. Bo jakoś tak łatwiej się gra. On tu idzie. Idzie. Nie, co, skąd? A, mi je wziął. O, to dobrze.
Tylko, że wiesz, tamta wisi na haku, nie? Jakby co? No i ona... No i ona też... To może ja po nią pójdę. No, może lepiej iść, ci powiem, bo... Tylko uważaj pod nogi. Patrz. A wiesz, czasami... O-o! No, jednak od drugiej. Tak, jak nic. Albo... Nie, poszedł do szopy. Poszedł do szopy, no bo chyba myślał, że ty tam jesteś. Pierdzielaj. Kurde. O, tak, ale jak to, dupę się smoknij. Od razu ten, a ja kurde próbowałam 3 razy i nie mogłam wyleźć. Wiesz co, to jest po prostu fart. No. To jest zupełny fart. Chyba cię nie goni. I po co komuś śliskie mięso? Chinkę goni. O, Chinkę się... była szołomiła. To może ja pójdę po te cappuccino, wiesz? No. Tylko, że ona się tutaj goni. No ona właśnie taka jest, ja wisiałam też się koło mnie goniła z nim i... Trzeba jak najdalej przecież, no co za China? No. O-o. No już bym zostawił. Aha, bo teraz ciebie. Mnie. No i nie, niestety skończy tak jak ja. A już wisiałem? Chyba nie. Nie. No i proszę bardzo. Wszystko wina poczeka. Chinki. Tak, wszystko przez Chinkę. Bo ona, kurde, źle się, nie w tym miejscu się goni, no bo bez sensu. No goni się 5 minut przy haku, no to jak nikt się nie zdaje. Oooo, chodź tu, ci go. Bo nie zauważyłam. Bierzemy. No patrz, no, Chinkę tam masz, ja ci się ustawię w tamtym kierunku jak kompas, patrz, tam masz Chinkę. Nie. Nie no, nie chcę być chamski, no. Weź mnie, weź mnie. No. Myślę, że on cię nie widzi, nie? Ale z drugiej strony nie chce jej dawać punktów za zdjęcie mnie. No. Może spróbuję się zdjąć. Nie, to tak nie działa, nie? No słuchajcie, nie. Jak graliśmy pierwszy meczek rozgrzewawczyk, no. To wszyscy zginęli, Gosia już tam dobijała to normalnie na haku, w sensie już ją wciągało na górę i Gosia, spróbuj się ściągnąć jeszcze, pyk! Poszło. Tak, i się ściągnął, no. No i go wziął, no. Kurde, najpierw do bramy, żeby otworzył. Mm-hmm. I puścił cię w końcu, nie? Puścił. Tak, puścił mnie, ale no. Kilka ale razy. 3 razy mnie odciągał. No. Masakra. Więc na pewno się nie ściągnę teraz, nawet nie próbuję. Nie, ona tutaj, ona pójdzie, idzie po ciebie. Idzie po mnie. Mhm. Zachłanna, punkty chce. No. A wiesz co, ma perki 3, adrenalinę na 1, lekkość na 1 i... To jest Dead Heart? Chyba? Wiesz co, ta adrenalina to jej nic nie da tak naprawdę. Szukaj klapy. I pułapeczka! Zobacz przy szopie. Jakby co? Wiem, właśnie wiesz co, będę klapy zaraz szukać, bo ona już dednie chyba, no. Nie? A tu wartołoby się uleczyć. Mhm. Będziemy szukać tak zakup. Oczywiście, że dzwony. Up. No co ty? Tu Boże, jestem! No! Może się przemieszczę kawałek. Tak, zobacz, w tej szopie czy nie ma klapy. Tu? Tak, w środku. Nope. Nie ma, a gdzieś tu obok? Wiesz co, najłatwiej byłoby się uleczyć w piwni. Ja myślę, że... Mordeca nie bierze tego perka, że... Nawet nie wiem jaki ma, bo teraz już nie można zobaczyć. Oh no, ale no, chyba no, ma no, wyzwanie. No, no. No szlak by to... Ach, no. Szlak. A czarna nie przyniosła mi szczęścia! No nie. Nie znalazłem klapy, no. Idziesz do piwni chyba. Tak. O. Wiesz co, to mnie też troszeczkę irytuje w DBD, że nawet jak zostaje się samemu na haku, nie? Mhm. To powinno się dać jeszcze zdjąć. No. Bo jeszcze masz tą szansę uciec. No tak. Zwłaszcza jak masz Deliverance'a. Mhm. No powinno być w sumie, no. Może ale to niestety. Jeszcze. No ten meczek już nam nie poszedł tak dobrze. No. No ale cóż, jest pułapki tak. Też nam nie pomogły. Dobry był, trzeba przyznać, dobry killer. Mhm. Całkiem, całkiem. No i ty prawie zdążyłeś mnie zdjąć. No. On coś po ruskiemu pisze. No właśnie. Ja nie znam. O, ranka plus 1. A ja otrzymałam. O, 13. W sumie to miał tylko tam obecność i brutalną siłę. W sumie nic takiego nie miał, no ale... Jak się wpada we wszystkie pułapki, to tak jest niestety. No. Ale było dobrze. Co przytykujesz, jak nie wiesz, co napisał? Nie wiem. A on też nie zrozumie, co napisał. Ej, to też ruskie! Rusek! Mhm. No widzisz. Mhm. Dobra, moi drodzy, ale cóż, myślę, że tak, te dwa meczeki wystarczą. Ej, nawet trochę ten... Ten pierwszy był całkiem spoko.
Tak. A ten drugi też nie był zły, tak. No, no brakło kurde kilku sekund, może byśmy przeżyli dłużej, kto już to wie. Gdybyśmy nie wpadali w pułapki. To byłoby lepiej. Także dużo, bardzo się cieszę, że Piotrek, kurczę, chciał ze mną nagrać taki odcinek. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się tutaj spotkamy. Nie ma problemu, z wielką przyjemnością. Ja też planuję, słuchajcie, kiedyś zajrzeć do Piotrka na live'a, także śledźcie jego social media, gdzieś tam pewnie będzie dawał znać, prawda? Tak, zgadza się. Tak. Live'iki zostają, kanał zawieszony, ale to nie jest powód, żeby na przykład na nagraniach u innych się nie pojawiać, dlaczego by nie? Dokładnie. Także my się z wami żegnamy i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa! Pa, pa!